W sobotę 23 czerwca w bolesławieckim punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który mieści się przy ulicy Staszica w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej, zbierane będą bezpłatnie wszystkie przywiezione tam niepotrzebne sprzęty elektryczne i elektroniczne. Każdy, kto z naszych mieszkańców przyjdzie do naszego zakładu w sobotę, przypomnę, między 8 a 17, otrzyma różne prezenty, chociażby takie nasze torby edukacyjne, torby, które będziemy rozdawać, i inne gadżety dla dzieci, które również w ramach tej akcji będziemy rozdawać. Zbieranie odpadów w sposób selektywny to korzyść dla wszystkich. Poza możliwością sprzedania zebranych w ten sposób różnych frakcji odpadów i ich recyklingiem, jest też oszczędność na miejscu potrzebnym do ich składowania. Zachęcamy wszystkich do udziału w kolejnej edycji Elektrograty Wymiatamy z Chaty. Dotychczasowe sukcesy tej akcji pozwoliły na to, że kolejna, już piąta edycja, każdy, kto przyniesie te elektrograty, może liczyć na drobne gadżety. Udało się zebrać już 13 ton w ciągu tych czterech edycji, 13 ton zużytego sprzętu elektronicznego, czyli inaczej mówiąc, one trafiły tam, gdzie trzeba i podlegały recyklingowi. W sobotę od godziny 8 do 17 w przyoku przy Staszica można więc będzie zostawić niepotrzebne graty elektryczne i elektroniczne i otrzymać za to jakiś gadżet. Najczęściej do kontenerów trafiały dotychczas telewizory, komputery, telefony, drukarki, DVD, żelazka, zmywarki, suszarki, czajniki, odkurzacze, lodówki.